Zabawy we dwoje czy we troje? We dwoje. Wymioty czy biegunka? Wymioty. Cycki mleczne czy bezmleczne? Mleczne. Spokojne dni i nieprzespane noce, czy afery za dnia, ale spokojny sen? Spokojne dni i nieprzespane noce. Bez snu czy bez prysznica? Bez snu. No trudno, powiedziałem, no trudno. Wózek czy nosidło? Nosidło. Przewijanie czy usypianie? Przewijanie. Wieczorna randka czy odsypianie? Wieczorna randka. Raczkowanie czy chodzenie? Raczkowanie. Czemu? Czemu? Czemu, nie wiem. Wolę chodzenie. Deficyt pieluch czy seksu? Ząbkowanie czy kolki? Ząbkowanie. Droga z pomocą dziadków czy pomoc, ale bez drogi? Co? Droga bez pomocy dziadków czy pomoc, ale bez drogi? Droga bez pomocy dziadków. Matka czy żona? Żona. 2 lata karmienia piersią czy 2 lata bezsenności? 2 lata bezsenności. W podróży czy stacjonarnie? W podróży. Druga dziewczynka czy chłopiec? Druga dziewczynka. Darcie japy czy darcie łacha? Darcie łacha, oczywiście. Większy kamper, ale kempingi, czy mniejszy kamper, ale na dziko? Na dziko i mniejszy. Ale kamper? Mniejszy? Rodzicielstwo czy partnerstwo? Partnerstwo. Wziąć za dużo czy czegoś zapomnieć? Za dużo. Lisy w Edenie. Odcinek 116. Podróże z dzieckiem. Cześć, tu Zosia i Kuba, czyli Lisy w Edenie. Od prawie 4 lat podróżujemy po Europie własnoręcznie zbudowanym kamperem. A ostatnie pół roku spędziliśmy w drodze z półroczną dziewczynką, naszą córką, która doszła nawet do roku w tej podróży. I dzisiaj chcemy wam trochę opowiedzieć o naszych doświadczeniach w podróży z dzieckiem, kamperem, ale nie tylko. Jeżeli macie dzieci, to chodźcie, jak nie macie jeszcze dzieci, to też chodźcie. Na pewno będziecie chcieli już je mieć. Zapraszamy. Nasze dzisiejsze rozmowy zaczniemy od tego, co jest początkiem każdej podróży, prócz może planowania, czyli pakowanie, przygotowanie do wyjazdu, jak my sobie z tym radzimy. Aczkolwiek muszę przyznać, że byliśmy z dzieckiem pierwszy raz, więc to nie jest tak, że jesteśmy specami, ale myślę, że pewne rzeczy nam się sprawdziły, a pewne nam się nie sprawdziły, ale ponieważ Zosia zwykle zajmuje się tą częścią pakowania i planowania pakowania, to daję głos. A, okej, tak to załatwiłeś. No tak. Dobrze. Może nie wiemy za dużo, no bo mamy tylko jedno dziecko na pokładzie, to dziecko ma dopiero rok, tylko pół roku byliśmy w podróży, ale właśnie pół roku byliśmy w podróży i musieliśmy wziąć pod uwagę to, że to dziecko będzie rosło, będzie się rozwijało. Będzie zmieniało pozycję chociażby swojego ciała, bo wyjechaliśmy jak dziecko było leżące. Wnieśliśmy dziecko na początku, a wróciliśmy z dzieckiem, które wyszło z kampera. Wyszło, ale wróci jeszcze. Mam nadzieję. Dziecko nam też wyszło w sumie, jest całkiem okej. Wyszła. Wyszła. My zabraliśmy bardzo dużo ubranek za dużych. Lepiej za duże niż za małe i to się naprawdę bardzo sprawdziło. Oczywiście jak idziecie z nastolatkiem w taką dłuższą na przykład podróż, no to pewnie on już nie będzie wzdłuż rósł. Ja sobie nie wyobrażam, że na przykład 16-latek mówi: mamusiu, zapakuj mi. Myślę, że on będzie wiedział. Aha. Wiedział, co ma wziąć. Nie wiem, aczkolwiek też byłam 16-latką kiedyś. Dobra. A jeździłaś z rodzicami kamperem? Nie. Czyli nie wiesz nic o tym temacie. Co się u nas przydało? Czego nam zabrakło? A co się nie przydało? Chyba do tego się sprowadza nasza rozmowa, bo nie będziemy przecież wam opowiadali o wszystkim, co mamy na pokładzie. No to co się przydało? Po pierwsze przydał nam się wózek, można powiedzieć, terenowy. Wzięliśmy wózek, który ma większe koła, pompowane. Są różne zdania na ten temat, ale nam się to sprawdziło dzięki temu, jak jeździliśmy po lesie, czy jeździliśmy po plaży, po piachu, to te koło się nie zapadały albo się nie blokowały o każdy wertep. Były też tereny takie, gdzie jednak wózkiem no nie za bardzo. I to ja nie mówię tylko o dziczy, o naturze, bo też miasta niektóre, na przykład w Hiszpanii, są tak ciasne, że tam w ogóle nie ma chodników. Albo strome. Albo właśnie te chodniki są takie, że nawet człowiek ledwo się mieści. Ewentualnie drzewa są tak posadzone, że wózkiem to w życiu byście się nie zmieścili. Albo jesteście na targu i jest dużo ludzi i nie da się przejść. Myślę, że jeszcze dużo historii byśmy znaleźli, kiedy wózkiem było naprawdę ciężko, więc tutaj na ratunek przyszła nam chusta. Chustu nasze nie jest super, ale w momencie, gdy to się już zaczęła dorastać, gdy zaczęła już chodzić, w momencie, gdy chciała trochę chodzić, trochę odpoczywać, trochę znowu chodzić, to ta chusta była upierdliwa, no bo jednak zawiązywanie co chwilę, no to było czasochłonne. Więc nosidło. Nosidło nie mieliśmy. Bardzo żałuję, że nie mieliśmy tego w drodze. W momencie, gdy wróciliśmy, odwiedziliśmy na chwilę Polskę, nabyliśmy nosidło i ja widzę, że następne tripy to tylko i wyłącznie już z nosidłem. Wiadomo, że jedąc z dzieckiem trzeba wziąć jakieś zabawki. Naszym wyborem były zabawki, które są bardziej rozwojowe, zabawki, które starczają na trochę dłużej, które można układać, zmieniać, a nie jakieś takie durnostojki. Widzę Tosię, która ogląda ten film za kilka lat i mówi: to było tak, miałam rodziców, dlaczego jest, oni nie mogli mi wziąć po prostu zabawek? Musiały być rozwojowe. Dlaczego rozwojowe. Ja muszę od samego początku już się tak rozwijać? Nie chcę się rozwijać. Ja nie chciałam. Chcę się zwijać.
zawijać. No tak czy siak, zabawki, które dają różne możliwości. Wzięliśmy dużo książeczek, mimo że dziecko było bardzo małe, ale jesteśmy zwolennikami tego, żeby od początku pokazywać mu raczej książki niż ekran. Nigdy w życiu nie widziała bajki. Naszym zdaniem na tym etapie dziecko rozwija się o wiele lepiej, doświadczając, a nie mając płaski ekran, który dotyka i na nim drewno, stal i plusz są dokładnie takie same w dotyku. Coś, bez czego wyjechaliśmy, co zostało nam dosłane, a teraz nie wyobrażam sobie podróży bez tego, czyli elektroniczna niania. Dużo czasu spędzamy wieczorami w kamperze. Wieczorami jeszcze, jak byliśmy poza sezonem, nawet na południu Europy bywało zimno, ale jak już zaczęło być ciepło, nawet teraz w Polsce. Wieczory są już naprawdę przyjemne. Włączamy sobie elektroniczną nianię, widzimy, co to dziecko robi w kołysce i możemy na zewnątrz kampera być. Jeżeli chodzi o higienę dziecka, no to wiadomo, przydałaby się wanienka. My tutaj nie mamy... Myślałam, że przydałaby się higiena. Przydałaby się higiena również, ale wanienka też by się przydała. Tutaj nie mamy miejsca na taką zwykłą wanienkę, dlatego zaopatrzyliśmy się w wanienkę rozkładaną i również składane wzięliśmy krzesełko do karmienia. Na przykład nocnik turystyczny też jest taki składany. Ja to już dla większych dzieci. No dla większych, ale teraz już podróż. Wybieramy się z nocnikiem składanym. Damy znać, czy się sprawdził. Jeżeli chcemy spędzać dużo czasu na zewnątrz, a zakładam, że taki jest plan, jak się gdzieś wyjeżdża z dzieckiem na wakacje albo na dłużej, to warto wziąć ze sobą namiot plażowy, który oczywiście chroni przed słońcem i warto też mieć przewijak albo taki zestaw do przewijania, który można łatwo ze sobą zabrać, żeby dziecko przewinąć na każdym możliwym podłożu. My na przykład nie mieliśmy łóżka turystycznego do tej pory, ale w przyszłą podróż zabieramy, żeby właśnie jak jesteśmy na świeżym powietrzu na zewnątrz, ale chcemy zająć się sobą bardziej niż dzieckiem i nie patrzeć 24 na dobę na to dziecko. Nie wiem, czy 24 na dobę spędza wasza świeże powietrze. Nie. Czyli raczej taki koniec zewnętrzny, turystyczny przyda się. Nawet jak dziecko jest trochę większe, ona jeszcze z takiego łóżka turystycznego nie jest w stanie wyjść, więc zabieramy i polecamy zabierać. Dużo miejsca nie zajmuje, a myślę, że spokój rodzica jest warty tego, żeby trochę miejsca zabrać sobie właśnie na to łóżko. Prawda jest taka, że nawet najlepiej spakowany kamper, najlepiej zorganizowani rodzice nie wyjadą w podróż z dzieckiem, które po prostu jeździć nie lubi. To się może nie należy do tych dzieciaków, które jeździć bardzo nie lubią, ale my podeszliśmy do tego w taki sposób, że wykorzystujemy jej drzemki. Czyli w momencie, gdy ona ma drzemkę, to my jedziemy tak długo, jak tylko ona śpi. Jak ona się wybudza, to po mniej więcej 15-20 minutach już się zatrzymujemy i to jest czas zabawy, czas aktywności, czas karmienia, przewijania i tak dalej. Ja tu się uśmiecham trochę, bo ty mówisz, że jedziemy, a to zwykle jest maksimum półtorej godziny. Czas drzemki, no, ale co ty byś chciał, żeby ona spała 8 godzin? Tak, chciałbym, żeby tyle spała i chciałbym kiedyś w końcu gdzieś dojechać. Bo prawda jest taka, że jak się jedzie z dzieckiem, to podróż się wydłuża ekstremalnie w porównaniu do tego, jak się jedzie bez dziecka. Ja chciałam tylko powiedzieć, że van life równa się trochę slow life. I z dzieckiem również się równa slow life, tylko razy dwa. Taki slow motion. Slow life. Ja tylko przypominam, że my ciągle mówimy o takim niemowlaku. Wyjechaliśmy z Tosią, jak była mała i wróciliśmy, jak też jest mała. Takie dziecko w foteliku maksymalnie może jechać półtorej do dwóch godzin ciągiem. Fizjoterapeuci mówią, że dziecko takie może ciągiem max 2 godziny jechać, później musi się zatrzymać. Kierowca się musi zatrzymać, dziecko trzeba wyjąć, dać możliwość właśnie tego rozprostowania, ruszenia się. Więc nawet gdyby jej drzemka trwała z 4 godziny, to pewnie powinniśmy ją wybudzić z tej drzemki. Nie musieliśmy, nie mieliśmy tego problemu. Mamy inny problem, to się nie śpi za długo. Więc reasumując, wyjeżdżając z dzieckiem, trzeba mieć na uwadze, że droga pokazywana przez Google'a, na przykład mapy, będzie 2 razy dłuższa minimum, jak nie 3. Slow life. Slow. Jedziemy i w końcu gdzieś dojeżdżamy. Nie ma znaczenia, czy jest to na przykład kemping, czy jest to parkowanie na dziko. Kemping? Od kiedy my na kempingach sypiamy? Ale ja mówię do osób, chcę robić film dla bardziej uniwersalny, tak? Ale jak właściwie wygląda ten slow life z dzieckiem w drodze, w kamperze? I czy różni się od tego życia przed dzieckiem? Czy właściwie jest taki sam? To jest pytanie retoryczne. Każdy, kto ma dziecko, to wie. Różni się diametralnie. Tak naprawdę każdy plan musi zawierać w sobie taką ewentualność, że trzeba będzie go zmienić. Wcześniej było tak, że raczej zakładaliśmy, że jeżeli coś zaplanujemy, to mimo przeciwności to zrealizujemy, a teraz zakładamy, że plan i tak pewnie się zmieni. O, tak bym to ujął. Dokładnie, ale podróżując kamperem akurat mamy zawsze dom przy sobie, więc nawet jeżeli jej się odwiedzi i w połowie albo na początku drogi gdzieś ona uzna, że nie chce iść, to my możemy wrócić i jesteśmy u siebie. Nie jest tak, że mamy apartament gdzieś daleko i my się wybraliśmy w ogóle w góry i ojejku, co mamy teraz z sobą zrobić. Ale wadą kampera może być to, że kiedy pada,
to przestrzeń się naprawdę zmniejsza i już tego doświadczyliśmy, jak byliśmy tylko we dwoje, że jak padało na przykład parę dni, to robiło się klaustrofobicznie, a kiedy leje, no to wiadomo, że spacery są trochę mniej możliwe, a jeżeli są możliwe, to wszystko jest mokre i tak dalej, i tak dalej. Z dzieckiem to się zrobiło jeszcze trudniejsze i zrobiło się jeszcze ciaśniej, więc trzeba na to mieć na uwadze, że deszczowa pogoda nie jest raczej sprzymierzeńcem takiego podróżowania z dzieckiem. Ja i tak uważam, że minusów jest mniej niż plusów, przynajmniej jeżeli mówimy o podróży z takim małym dzieckiem, no bo jak już z nastolatkiem się wybierzemy w podróż, to być może będzie tego więcej, nie wiem, mam nadzieję, że z czasem się okaże, ale mamy porównanie z życiem stacjonarnym, bo my wyjechaliśmy, jak Tosia miała trochę ponad 5 miesięcy i gdybym ja na przykład miała na macierzyńskim zostać taki cały rok w mieszkaniu stacjonarnym i mieć taką monotonię dnia codziennego, taki dzień świstaka, no bo tak wyglądało pierwsze 5 miesięcy tak naprawdę, to zdecydowanie mając te doświadczenia, tą wiedzę, którą aktualnie posiadamy, wybrałabym drogę. Może i jest trudno, może i są jakieś wady, ale jakie życie nie ma wad? Hello? Przyszła mi na myśl taka niemiecka para, którą poznaliśmy w drodze. Mieli dziecko o miesiąc starsze tylko od Tosi i okazuje się, że w Niemczech jest coś takiego jak urlop rodzicielski. Zarówno ojciec, jak i matka mogą wziąć sobie rodzicielski urlop na cały rok. Ja wiem, że oczywiście nie każdy może sobie na to pozwolić, albo nawet mało kto, ale jeżeli możecie, to polecam z takim małym oczywiście człowiekiem wyjechać na jakiś czas i trochę doświadczyć życia w innym miejscu i trochę nauczyć się właśnie siebie i obsługi małego człowieka też w innym miejscu. Codzienność codziennością, życie z dzieckiem życiem z dzieckiem, ale przecież nie ma co rezygnować z życia towarzyskiego, nie ma co rezygnować ze związku i oczywiście z seksu w tym związku, więc jak to wygląda w podróży z dzieckiem, powiemy za chwilę po krótkiej przerwie reklamowej. Nadszedł sezon wakacyjny, mamy więcej czasu na wyjazdy, ale być może mamy też więcej czasu na nadrobienie seriali, których nie widzieliśmy, znalezienie zagranicznych seriali, których nie znamy, których nie ma w Polsce i wtedy może bardzo się przydać co? Surfshark VPN. Ale czym jest VPN, pytacie? VPN, czyli Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna. Surfshark VPN umożliwia zmianę przede wszystkim naszego numeru IP, czyli zmianę wirtualną naszej lokalizacji. Tych lokalizacji w aplikacji jest bardzo dużo do wyboru z całego świata. Możemy się przenieść gdzie chcemy i dzięki temu odblokować na przykład właśnie filmy czy strony, które są zablokowane w Polsce, albo będąc na wyjeździe, odblokować strony, które zablokowane są poza krajem. Ale VPN to nie tylko zmiana IP urządzenia, to również bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w sieci. Wszystkie dane, które wysyłacie, które odbieracie, są szyfrowane przez aplikację i w danym momencie, jak używacie internetu, to nikt do tych danych się nie dostanie. Jeżeli macie jakieś tajemnice, możecie być pewni, nikt się o tym nie dowie. Jeżeli nie macie tajemnic, to coś jest z wami nie tak. Przeanalizujcie to. A jeżeli na przykład planujecie zakup biletów, albo nie planujecie, bo spontanicznie podchodzicie do podróżowania i chcecie na przykład wynająć samochód, to warto sprawdzić, czy zmieniając IP na jakiś inny kraj, nie będziecie mieli taniej. Albo będziecie mieli taniej właśnie, bo lokalsi zwykle mają taniej. W opisie pod filmem macie link do Surfshark i na hasło Eden macie 3 darmowe miesiące. Polecamy wakacyjnie i powakacyjnie na całe życie. Kuba powiedział, że nie ma sensu rezygnować z związku. No nie ma sensu, ale powiedział jednocześnie codzienność codziennością, ale seks seksem mniej więcej. Więc już wiecie, że to się wyklucza, codzienność. Może nie wyklucza, ale utrudnia. No, powiedzmy, że utrudnia albo wyklucza. Trzeba kombinować. Kombinatorka to chyba nasz pseudonim już teraz. Na szczęście jeździmy z małym dzieckiem. I dziecko jak usypia, to usypia w kołysce, lubi jak buja, im bardziej buja, tym bardziej śpi. Albo czasami usypia w wózku, znaczy my je usypiamy w wózku, na zewnątrz. Była blisko, słyszeliśmy jakby coś się działo, ale w środku działo się coś innego. Myślę, że ile ludzi, tyle sposobów, to nie jest aż tak trudne, ale też nie jest aż tak łatwe. Nie mamy drugiego pokoju na przykład, jak to w mieszkaniach stacjonarnych się często odbywa. Ani osobnej kuchni. Osobnej kuchni, ale też nie mamy osobnej niani, babci, cioci, wujka, koleżanki, kolegi. No i tutaj właśnie chodzi o to, że o ten związek ciężko dbać, jak 24 na dobę jest z nami dziecko, są różne problemy, jak na przykład, nie wiem, nieprzespane noce, frustracja, która się potęguje, ale warto rozmawiać. Dorośli niech z sobą rozmawiają i niech ogarniają to małe dziecko, żeby to małe dziecko umiało się też chwilę sobą zająć, żeby można było się też sobą zająć. Ale nie samą miłością, miłością fizyczną i psychiczną. Człowiek żyje, żyje też innymi relacjami społecznymi, no i jak to teraz u nas wygląda. Na pokładzie dziecko i na pokładzie związek nie tak świeży. Wcale nie jest tak źle,
moim zdaniem jest nawet trochę lepiej niż w życiu stacjonarnym, ponieważ dość łatwo jest wyjść z kampera i na przykład dołączyć do osób, które na zewnątrz siedzą sobie i nie wiem, imprezują, siedzą przy ognisku, cokolwiek tam by nie robili wieczorem na przykład. Siedzą, piją, lulki palą. Lulają. No to, my lulamy. To się lula i właśnie to jest okej, okay, że nawet można przecież dziecko uśpić w wózku i sobie to dziecko obok trzymać, siedząc na zewnątrz. I nawet też można sobie wyjść do miasta z wózkiem i, tak, i spokojnie wrócić w razie czego do domu, więc można powiedzieć, że gdzie byśmy nie byli, to ten dom mając ze sobą, mamy taki komfort. Moim zdaniem o wiele bardziej człowiek może się czuć taki uwięziony w mieszkaniu stacjonarnym, ponieważ wtedy wyjście wiąże się z takim opuszczeniem domu, pójściem gdzieś daleko, być może pojechaniem. Natomiast tutaj często jest tak, że możemy wyjść na zewnątrz i już uczestniczyć w czymś fajnym i w razie czego wrócić do domu. Przed blok zawsze też można w mieście wyjść. Na ławkę, ale... tak? Na ławkę, ale może nie być tak przyjemnie. Naprawdę, dziecko aż tak bardzo nie przyhamowuje tych relacji społecznych. No czasami się zdarzyło, że jedno musi iść do kampera, zająć się dzieckiem, ale drugi może zostać. Może jesteśmy połączeni taką metalową obrączką, ale nie jesteśmy łańcuchem spięci. Możemy też się rozdzielać i wtedy też jeszcze te relacje budować społeczne. Razem, osobno, do wyboru, do koloru. Kiedy zakomunikowaliśmy ludziom, że jedziemy w długą podróż z niemowlakiem, mieliśmy bardzo dużo takich sygnałów, może nie bardzo dużo, ale dość sporo sygnałów, że co wy robicie, to nie są warunki dla dziecka, ono się nie będzie rozwijać. Nawet mieliśmy osobę, która postanowiła zakomunikować nam, że zgłosi nas do kuratora, bo robimy dziecku bardzo źle. Nie wiem, co z tego wyniknęło, chyba nic. Póki co siedzimy tutaj, Tosia jest szczęśliwa, my jesteśmy szczęśliwi, ale była taka sytuacja. Jeżeli pan jest dalej z nami, to pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, jest okej. Bo właśnie to chcieliśmy powiedzieć, że z naszego doświadczenia półrocznego wynika, że dziecko w drodze rozwija się naprawdę super. I mogę zaryzykować stwierdzenie, że być może lepiej niż gdyby na przykład w zimie siedziała w mieszkaniu i patrzyła w biały sufit. Ja nie wiem, czy nam się poszczęściło, czy trochę zahartowaliśmy swoje dziecko, bo Tosia jeszcze nie chorowała do tej pory, nigdy nie brała antybiotyku na przykład. Nigdy nie brała siebie na rok żadnego leku na przeziębienie, bo nie była tak w ogóle przeziębiona. Być może też dlatego, że my nie jesteśmy jakoś spięci rodzicielsko. Jesteśmy być może czasami za bardzo rozpięci, ale myślę, że jednak mamy na uwadze przede wszystkim dobro dziecka, więc tutaj nikomu się krzywda nie dzieje, ale dajemy możliwość poznawania świata i doświadczenia Tosi. Ona sobie wychodzi, grzebie sobie w ziemi, czasami ładuje oczywiście łapy do buzi, bo właśnie ona doświadcza i ich doświadcza. I tak jak Kuba powiedział, no gdybyśmy zimę spędzili na przykład w Polsce, to pewnie w mieszkaniu stacjonarnym głównie by spędzała czas. Rozwój ja osobiście jako matka, rodzicielka uważam na piątkę z plusem. No, a coś masz powiedzieć? Powiedziała każda matka. Niektórzy nam też pisali, że nie ma sensu wyjeżdżać z takim małym dzieckiem, ponieważ nie będzie nic pamiętać. Nie będzie. Nie mieliście rację, nie tak, będzie. Później nie powie, a pamiętam jak miała 6 miesięcy i widziałam grobowce. Nie. Natomiast jej zmysły, jej osobowość będzie to pamiętać, ponieważ ona się rozwija doświadczeniami. Buduje swoją osobowość dotykając rzeczy, stymulując zmysły, wąchając, widząc różne rzeczy. Emocjami. Emocjami. Również. I buduje tak naprawdę swoją osobowość emocjonalną. Mi się jednak mimo wszystko wydaje, że o wiele bardziej osobowość takiego dziecka rozwinie się, kiedy będzie doświadczać różnych rzeczy, niż doświadczać jednostajnej przestrzeni miasta i mieszkania. Też tak uważam, ale nie uważam, że podróż taka z małym dzieckiem ma tylko i wyłącznie zalety. Nasuwa mi się taka wada na myśl. Tosia ma bardzo dużo kontaktów w drodze społecznych ze starszymi ludźmi, bo my w drodze poznajemy raczej ludzi w swoim wieku, czasami starszych, czasami odrobinę młodszych, ale często, ponieważ my nie bywamy na kempingach tylko na dziko, no to nie widujemy tam rodzin z małymi dziećmi. I ona siłą rzeczy właśnie nie poznała zbyt dużo dzieciaków. Teraz zauważamy, że jak właśnie ma kontakt z jakimś mniejszym dzieckiem, to trochę nie wie, co ma robić, o co chodzi, co to jest za stworzenie. Z dorosłymi od razu wie, co ma robić, jest otwarta, uśmiechnięta, macha, wita się, przytula, więc to jest super, nie jest zamkniętym dzieckiem. No ale jednak myślę, że w takiej drodze trzeba też zapewnić towarzystwo dziecku adekwatne do wieku dziecka. No właśnie, bo nie ma róży bez kolców i teraz przechodzimy do podsumowania, czyli plusy i minusy podróżowania z dzieckiem, w naszym przypadku kamperem na dziko. Zaczynamy od plusów. Po pierwsze, fajne jest to, że mamy dom ze sobą, mamy swoją szafę, swoje łóżko, swoją łazienkę, swoją kuchnię i nie musimy się tego uczyć na nowo, nie musimy wyrabiać sobie rutyny. Nie tłuczemy się też z torbami, jak podróżujemy, nie wiem, samolotem czy wynajętym samochodem. Walizki, plecaki, tutaj jakieś przewijaki, jakiś fotelik samochodowy, dużo tego jest. No w kamperze mieści się wszystko i to jest duża zaleta. Jesteśmy niezależni od przewoźników, nie mamy jakichś konkretnych godzin odlotu, wyjazdu, więc nie musimy się stresować. Zawsze możemy się zatrzymać
pójść do domu i na przykład odpocząć od drogi. Mniej jest stresu i możemy patrzeć, czego mały człowiek potrzebuje i tak układać sobie dzień. Jesteśmy blisko natury, mamy naturalny plac zabaw dla dziecka blisko za drzwiami, a jeżeli trzeba się po coś wrócić, to nie zajmuje to dużo czasu, ponieważ dom po prostu stoi obok. A jeżeli pogoda nie dopisuje, to możemy zawsze wsiąść do szoferki i przejechać kilkanaście kilometrów w stronę słońca. To naprawdę jest duża zaleta. Duża zaleta. Dzięki kamperowi zatrzymujemy się w takich nieoczywistych miejscach i lokalsi się często nami interesują, ale w pozytywny sposób, szczególnie na południu, w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy w Portugalii. Ludzie mają jakiś rodzaj takiego uwielbienia dla małych dzieci, dla niemowlaków. Podchodzą, zagadują i możemy poznać ich o wiele lepiej, a czasem nawet i być zaproszonym gdzieś. Chociaż nam się to akurat jeszcze nie zdarzyło z dzieckiem. Jeżeli nie byliście nigdy z małym dzieckiem na południu Europy, to się wybierzcie. Pożyczcie jakiegoś bąbelka małego i zobaczcie, jak ci ludzie reagują. Oni reagują tak, jakby tam się od, nie wiem, jakichś 70 lat już żadne dziecko nie urodziło i nagle po prostu zobaczyli, wow, pełen zachwyt. Ja się również zachwycam ich reakcją. No to teraz czas na kolce w tej róży. Mało intymności, nie ma dodatkowego pomieszczenia. Mamy łazienkę na szczęście zamykaną, więc ewentualnie można się tam udać, schować, zamknąć przed dzieckiem, przed żoną, przed mężem, przed w ogóle swoimi myślami czasami nawet. No ale umówmy się. W kiblu. Też jest duży minus campervana. Myślę, że w kamperze takim firmowym, dużym byłoby trochę łatwiej. Byłoby więcej miejsca, ale no kibel zawsze jest kiblem, jeżeli chciałabyś się w kiblu zamykać. Trudniej jest pracować, taka przestrzeń w moim przypadku jest bardzo dużym problemem, ponieważ nie umiem się skupić, kiedy cały czas coś się dzieje wokoło, a z dzieckiem cały czas coś się dzieje wokoło. Tak, ja mam trochę większą podzielność uwagi, jestem w stanie to nażonglować tymi różnymi rzeczami, które trzeba robić, ale im dłuższa podróż, tym mniej tych umiejętności w człowieku, zdecydowanie. Kolejnym minusem naszym zdaniem jest to, że w drodze nie mamy pomocy rodziny, w opiece nad dzieckiem, nad Tosią, nie ma dziadków. Sami sobie to wybraliśmy. No tak, oczywiście, natomiast generalnie na dłuższą metę czasem by się przydał oddech, tutaj tego nie mamy, a posiłkowanie się osobami spotkanymi w drodze no nie jest zbyt takie komfortowe, a nawet jeżeli się uda, bo takie były sytuacje, to jest to chwileczka. To nie są całe dnie, to nie są całe wieczory nawet. Chwileczka. Często musimy zmieniać plany i musimy się też nauczyć tej nowej organizacji codzienności. Kolejny minus, o którym mówiliśmy, długie przejazdy, nieprzewidywalne czasowo, pokonywanie odcinków drogi. Kuba tego nienawidzi. Kuba by chciał po prostu wiedzieć, ile coś będzie trwało, wiedzieć, że to się zakończy, to co dzisiaj zaplanował, ale naprawdę my nie wiemy, po pierwsze, czy się zakończy. Bo jestem kierowcą jedynym. Mogłabym nawet powiedzieć, że wiemy, że się nie zakończy. Po prostu jedzie się jak wyjdzie, no. No tak można minusem powiedzieć. Jest też to, co mówiliśmy, czyli brak towarzystwa dziecięcego. Powiedzieliśmy, że wieczory nie są takie dramatyczne, ale też trzeba pamiętać o tym, że no bez szału, no. Ty, no powiedz rodzicom, świeżo upieczonym rodzicom, że nasze wieczory są bez szału. Nie. Ja naprawdę mam znajome koleżanki, które są matkami i opowiadają mi o swoich wieczorach. Nasze są naprawdę szałowe na tych wyjazdach. Wiesz co, jeżeli dojdzie do tego temat nieśpiącego dziecka i chodzenie na paluszkach od godziny 19, albo dobra, to idźmy spać, bo nie ma co robić, tak też bywa, to wtedy jednak szałowo nie jest. Ale przynajmniej mamy gdzie chodzić na tych paluszkach. No bo wyobraźcie sobie, że gdzieś w polu psuje nam się kamper i musimy szukać pomocy. Jeszcze dziecko nam kwili, musimy się nim zająć. Jest ciemno, jest jakaś totalna katastrofa. Cicha noc jest, tak? Nie ma cichej właśnie nocy, ale jest na pewno ciemna noc. Nie ma nikogo w pobliżu, a jeszcze może nie być zasięgu, bo też w takich miejscach bywamy. No to ja już sobie nawet nie chcę tego wyobrażać. Niektórzy ludzie sobie wyobrażają przesadnie to, tak bardzo sobie wyobrażają, że nawet nigdy nie wyjadą w podróż, mimo że bardzo chcą. Nie idźcie tym śladem. Bardzo czarna wizja jest to. Nie idźcie tym śladem, po prostu nie idźcie. Ja tylko mówię, że to może być minus. Ale śladem jakim? Nie psujcie sobie samochodów specjalnie? Nie wyobrażajcie sobie, że ten samochód może być popsuty. Nie wyobrażajcie sobie, że akurat jak się popsuje, to nie będziecie mieli zasięgu i nie spotkacie żadnego człowieka. Do tej pory, jak nam się coś działo w samochodzie, to zawsze spotkaliśmy się z bardzo życzliwymi ludźmi. Czyli po prostu zepsucie samochodu to jest brak domu i problemy, tak? O to chodziło? I nowe znajomości. Mogą być. Na szczęście póki co nasz samochód jeździ i na szczęście póki co nasz dom wybiera się w dalszą podróż, bo mamy nadzieję za chwilę być w Estonii. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, a podoba mu się to, co tutaj się wydarzyło i też inne filmy na kanale, na które serdecznie zapraszamy, to polecamy subskrybować nasz kanał. Będzie nam bardzo miło, rozwijamy się dzięki temu. A już niedługo będą filmy z Estonii, też mam nadzieję z Finlandii. Chciałbym do Finlandii również na chwilę pojechać, popłynąć z Estonii. A ja mam nadzieję, że również z budowy kampera będą nowe filmy, bo planujemy budowę kampera, bo jak już powiedzieliśmy wiele razy pewnie w tym filmie, ciasno już nam się zrobiło w tym aktualnym wanie. Ciasny, ale własny,
ale ciasny jednak. Do zobaczenia przy kolejnych filmach. Pa, pa i jedźcie ze swoimi dziećmi w podróż, a jak nie macie dzieci, to róbcie dzieci, żeby jechać z nimi w podróż. Lepiej zadziała to chyba niż 500+.